została podjęta uchwała i zobowiązanie dotyczące dofinansowania budowy mieszkań czynszowych, mieszkań prowadzonych przez spółdzielnię lokatorsko-własnościową w Trzciance. Naszym wkładem ma być uzbrojenie terenu i wykonanie drogi łączącej ulicę Matejki z ulicą Sikorskiego. Jest to nowa ulica, ulica, która będzie służyła przyszłym mieszkańcom osiedla, jak i też pewnie część mieszkańców będzie na skróty mogło do swoich posesji dojeżdżać. W tym miejscu były pilskie fabryki meblowe. Dziś pozostał po nich tylko gruz i chwasty. Wkrótce jednak się to zmieni. Jeszcze w tym roku mają wjechać tutaj maszyny budowlane. Powstaną tu nowe bloki i droga. Spółdzielnia lokatorsko-własnościowa w Trzciance opracowuje projekt techniczny nowych budynków przy ulicy Matejki. Znajdą się w nich 24 nowe mieszkania. Część z nich będzie przeznaczona na sprzedaż, a część na wynajem.